Witamy i zapraszamy. Dzisiejszy mecz będą dla Państwa komentowali Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Już nie mogę się doczekać dzisiejszych emocji. Spotkanie rozpoczęte. Strata piłki. Uderza. Kilka centymetrów niżej i byłaby piękna bramka. Zespół traci piłkę. I piłka wybita do przodu. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No i wypchnął rywala za linię. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. No i strata piłki. Pięknie dograł. No, strzela! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. No, może być groźnie. No, złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Szansa! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Uderzenie w stronę bramki. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Gol! Pokonał bramkarza. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Arbiter podyktował rzut wolny. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Blisko pole karne. Piłka w rękach bramkarza.
Znakomita wymiana. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. No, z tego miejsca można strzelać. Kapitalna wrzutka. Uderzenie, ale szklops od obrońcy i prost do bramki. Ta bramka przywraca im nadzieję. Jest remis. Takie strzały są praktycznie nie do obrony. Minimalnie pod poprzeczką. Bramkarz był w zasadzie bezradny. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Do przerwy 1-1. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Strzelił wyrównującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Remis jest historią. Ten gol daje im prowadzenie. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Bramkarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimną krwią pozwolił mu brać. Spójrzmy na to z innego kąta. To nie jest duża przewaga. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Kapitalnie z voleja. Jest bramka. Mamy remis. Po tym golu mamy remis. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No i mamy wyrównanie, 2-2. Dobre przejęcie podania w środku pola.
Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Ależ walka o piłkę. No, będzie gol? Świetnie, brawa dla bramkarza. Dobre przejęcie, brawo. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Pięknie zgrywa głową do partnera. Jest szansa, jest dzisiaj nie do powstrzymania. Przyjemnością ogląda się jego grę. Hat-trick. Ależ bramka i to w dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Muszą mu chyba przydzielić dodatkowego obrońcę. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Wynik 3-2. Nie gwarantuje końcowego zwycięstwa, za to mamy gwarancję mocy do końca. Dobra pozycja do oddania strzału. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Szansa! No niecelny strzał, widać, że jest załamany. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Wspaniale przechwycił. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Coraz mniej czasu do końca. Przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Trener postanowił wprowadzić trzech graczy rezerwowych. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Odegrał ponownie piłkę. Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego, brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy. Oddaje strzał, nie ma gola. Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło.
Świetnie zagrał. Ale ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ wspaniała bramka. Nosa miał trener, dokonując tej zmiany. Zdążył wejść na boisko i już wpisał się na listę strzelców. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Oglądaliśmy dzisiaj aż 6 goli. Mecz kończy się wynikiem 4-2. Bez wątpienia wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. Owszem, niby to tylko sparing, ale wysokie morale może być ważne w meczach o punkty. No, dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Naprawdę fantastyczny występ. Fantastyczny mecz. Długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat-tricka, prowadząc zespół do zwycięstwa.